Dzień dobry Państwu. W ostatnim czasie wszyscy zachwycamy się grą Kostaryki na tegorocznym mundialu. Ja jednak postanowiłem sprawdzić, czy takie historie jak ta, pisana obecnie przez graczy Kostaryki, miały już miejsce w przeszłości. Drużyna trafia do grupy, z której praktycznie nie ma prawa wyjść, a jednak zostawia faworytów daleko za swoimi plecami i jest bliska sprawienia sensacji. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy chronologicznie. O Korei Północnej przed mundialem w 1966 roku było wiadomo tyle, że z pewnością ich mocną stroną nie będzie gra w powietrzu, bowiem średnia wzrostu tej drużyny oscylowała w granicach 1,70 m. Wiadomo również było, że w przypadku klęski los tych piłkarzy z pewnością nie będzie godny pozazdroszczenia. Piłkarze grali o życie i w żadnym wypadku nie jest to środek stylistyczny mający na celu podkolorowanie tej relacji. Wszystko zaczęło się zgodnie z planem, od wysokiej porażki ze Związkiem Radzieckim. W kolejnym meczu zremisowali z Chile i o wszystkim miał zdecydować trzeci, ostatni mecz fazy grupowej, rozgrywany z Włochami, czyli jednym z faworytów do wygrania tego turnieju. Mimo że Włosi nie byli pewni awansu, to najważniejszych swoich zawodników zostawili na ławce rezerwowych w celu oszczędzania ich przed kolejnymi meczami fazy pucharowej. Była to jedna z największych wpadek w historii włoskiego futbolu. Azjaci, pełni pasji i determinacji, wygrali ten mecz 0-1 i grali dalej. I grali pięknie. Dopiero w ćwierćfinale ulegli Portugalii w szalonym meczu 5-3. Co prawda ten mundial znamy tylko i wyłącznie ze źródeł historycznych, ale mam przed oczami nagłówki angielskich gazet mówiących o fantastycznej Korei. To był szok i niedowierzanie. W 2002 roku na mundialu w Korei i Japonii debiutowała reprezentacja Senegalu i przedstawiła się światu w najlepszy z możliwych sposobów, pokonując urzędującego jeszcze mistrza. Naszpikowana gwiazdami światowej piłki Francja kontra Senegal, w którego szeregach występowało 20 piłkarzy na co dzień grających właśnie w lidze francuskiej. Mecz tysiąca podtekstów i jednej wielkiej sensacji. Wygrała drużyna z czarnego lądu, która rozpoczęła swój marsz, którego meta to ćwierćfinał i dogrywka w meczu z Turcją. Po drodze pokonali jeszcze Danię, Urugwaj, w składzie którego grał Paulo Montero i młody Diego Forlan. Pokonali Szwedów, prowadzonych przez Ljungberga i Larsona. Fantastyczna historia drużyny z Senegalu. A teraz jedna z moich ulubionych mundialowych opowieści. Chorwacja z 1998 roku. I chociaż mieli oni w składzie Davora Sukera, Bobana czy Prosińskiego, to przecież na ich drodze stawali Argentyńczycy, Rumuni czy Niemcy. Nie stawiał na nich nikt, a oni zdobyli brązowe medale na tym mundialu. Z grupy wyszli dzięki pokonaniu Japonii i śmiesznych grajków z Jamajki, ale później rozpoczęło się prawdziwe piłkarskie show. 3-0 w ćwierćfinałowym meczu z Niemcami to był prawdziwy majstersztyk. Wielu do dziś twierdzi, że Chorwatów było stać wtedy nawet na złoto. Przypomnijmy sobie choćby półfinałowy mecz z Francją, który rozpoczął się od trafienia niezawodnego Davora Sukera. Odpowiedział mu obrońca trójkolorowych Lilian Thuram, który zdobył dwie bramki. Boban, grający przez pół godziny z kontuzją. 15 minut przed końcem czerwoną kartkę dostał Laurent Blanc. Francja kończyła ten mecz w dziesiątkę. 90 minut, które opowiedziało fantastyczną historię. Cały czas niedoceniani Chorwaci kontra pewni siebie gospodarze turnieju. Do finału, jak wiemy, awansowali oczywiście ci druzy. Francja wygrała ten mundial, ale w meczu o trzecie miejsce. Chorwaci pokonali jeszcze drużynę Holandii i zajęli trzecie miejsce na tym turnieju. To właśnie od francuskiego turnieju każdy potencjalny czarny koń z automatu porównywany jest do tej fantastycznej generacji chorwackich piłkarzy z mundialu w 1998 roku. Okej, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Teraz chciałbym Was zaprosić na naszego Facebooka, do którego link znajdziecie w opisie. Wbijajcie, polajkujcie stronę, wtedy będziecie na pewno na bieżąco ze wszystkimi naszymi odcinkami. Możecie również zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie na YouTubie. No i to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Hej!